dwa duże składy broni według źródeł wojskowych znaleźli amerykańscy żołnierze w Annasirii. Tysiące przeciwników wojny w Iraku demonstrowały dziś w Madrycie. Śmiercią jednej osoby zakończył się walki między pseudokibicami we Wrocławiu. Informacje BBC. Piotr Glitzner. Amerykańskie źródła wojskowe donoszą o odkryciu przez Marines dwóch dużych składów broni w mieście Annasiria. Mowa jest o prawie 20 tysiącach nabojów różnych kalibrów, 800 rakietach i 300 pociskach moździerzowych. Żołnierze odkryli także ponad 300 masek przeciwgazowych i tyle samo przeciwchemicznych strojów ochronnych. Były brytyjski minister do spraw zagranicznych, Robin Cook, który w dzisiejszej prasie wzywał do wycofania żołnierzy z Iraku w ciągu dnia, najwyraźniej zmodyfikował swoje stanowisko. Komentując swoją wypowiedź dla prasy, Cook powiedział, że teraz nie można pozwolić, by Saddam Hussein pozostał u władzy. Nie zależy mi na porzuceniu pola bitwy, to nie jest moje stanowisko. Na tym etapie nie ma mowy o tym, by darować Saddamowi Husseinowi. Nie opowiadałem się za tą wojną, ale kiedy już ją rozpoczęliśmy, ważne jest, by ją wygrać. Najgorszym możliwym jej rezultatem byłoby pozostawienie Saddama Husseina w Iraku. Niemal dwa tygodnie temu Robin Cook odszedł z rządu Blaira w proteście przeciwko wojnie z Irakiem oraz zrezygnował z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu lejburzystów. Specjalny przedstawiciel czeczeńskiego lidera Aslana Maschadowa, Ahmad Zakajew, wypowiadał się przeciwko reżimowi Saddama Husseina w Iraku. W wywiadzie dla niezależnej rozgłośni Echo Moskwy Zakajew powiedział, że Hussein musi zostać obalony. Jego zdaniem obecny iracki prezydent nie jest bohaterem i, jak to ujął, nie pasuje do żadnych islamskich czy świeckich norm, stąd międzynarodowa opinia nie miała innego wyboru niż wojna. Tysiące przeciwników wojny wyszło dziś na ulice Hiszpanii, protestując w ten sposób przeciwko poparciu rządu w Madrycie dla kampanii militarnej w Iraku. Protestujący wykrzykiwali antywojenne hasła pod bazami wojskowymi w kilku miastach Hiszpanii, także w Madrycie, wykorzystywanymi przez Amerykanów. Premier Hiszpanii José María Aznar jest jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników akcji militarnej w Iraku. We Wrocławiu doszło do zamieszek z udziałem pseudokibiców dwóch drugoligowych klubów piłkarskich, miejscowego Śląska i Jarki Gdynia. W wyniku bijatyki jedna osoba zmarła od podniesionych obrażeń, trzy inne są w szpitalu. Policja po ulicznej bitwie zatrzymała ponad 100 osób. Do zamieszek doszło poza stadionem. Według policji pseudokibice obydwu klubów umówili się wcześniej na bójkę. Jarka Gdynia wygrała mecz ze Śląskiem Wrocław 5-0. W zachodnim Londynie została otwarta największa poza Indiami świątynia sikhijska. Może ona pomieścić nawet do 3000 wiernych. Konstrukcja z granitu i marmuru kosztowała 25 milionów dolarów, a projekt łączy w sobie cechy wschodu i zachodu. W otwarciu świątyni uczestniczyło kilka tysięcy osób. BBC. I wiesz, co ważne.